Witam serdecznie, Przemek Skokowski z tej strony. Maria Kuzia. Dzisiaj testujemy kolejny catering. Jest to kolorowy pieprz z Gdańska, właściwie z okolic Gdańska. Jest to autorski catering, w którym wszystko przygotowuje się pod okiem dietetyka. Autorski, tak jak mówią sami, jest czym de facto? Oni mówią, że przepisy w diecie autorskiej są wynikiem połączenia doświadczenia i dociekania, to równowaga między nowoczesnymi a tradycyjnymi smakami. Autorsko, czyli w taki sposób, jak sami jadamy oraz jak karmimy osoby, które kochamy, posiłki podajemy tak, jak chcielibyśmy, aby nam podawano. Zapytaliśmy ich o to, co znaczy autorski. Dostaliśmy taką odpowiedź. Więc całkiem nieźle, dzisiaj mamy do przetestowania dwie diety, o których zaraz powiemy. Tak jest. Catering będziemy przedstawiać w następującej kolejności. Opowiemy, jakie diety oferują, jakie mają ceny, gdzie dowożą, co prezentują w social mediach, czy można znaleźć o nich opinie w internecie. I na koniec najważniejsza część, czyli pokażemy i opiszemy, posmakujemy to, co dzisiaj nam przywieźli. Catering dietetyczny Kolorowy Pieprz ma w swojej ofercie kilka rodzajów diet. Dietę autorską, wege fish bez glutenu i laktozy, samo bez glutenu i laktozy, wakacyjną, czyli jest to taki sezonowy zestaw czteroposiłkowy, w kaloryczności 1200 tylko, oraz mają również lunchboxy, czyli zestawy trzyposiłkowe. Kaloryczności są w zakresie od 1000 przez 1300, 800, 2300 i 2900 w tej diecie autorskiej. Dieta autorska to jest taka chyba dieta w miarę standardowa. Przy czym wydaje nam się, że można również u nich zrobić wykluczenia, zgłaszać coś, czego się nie lubi i będzie to uwzględnione, ale musimy to potwierdzić u źródła, także znajdziecie gdzieś tu dopisek, czy to prawda, czy nie. Autorski catering dietetyczny Kolorowy Pieprz jest stosunkowo drogi, nawet nie na standardy gdańskie, ale w ogóle ogólnopolskie, ponieważ cena diety zaczyna się od 55 zł za taką najtańszą dietę redukcyjną 1300 kalorii, aż do tak naprawdę 75 zł, 81. 75 zł to jedna z diet, która gdzieś mi dzisiaj do przetestowania kosztowała. Więc sporo, ale z tego co tutaj widzimy na pierwszy rzut oka, i składniki są dość drogie. Wygląda to lepiej. I lepiej. Tak, my zamówiliśmy dietę autorską Optimal 1300. To była dieta Przemka. Ona była w cenie 72 zł. Moja dieta to była Wege Fish 1800. I co ciekawe, ona była droższa. Kosztowała 75 zł. Tutaj krótki temat. Pomorze, Pruszcz Gdański, okolice, Trójmiasto. W social mediach są widoczni, postują regularnie z fajnych rzeczy, umieszczają menu na cały tydzień, prezentują zdjęcia swoich posiłków, jakieś infografiki, motywujące posty. Podobnie jest na Facebooku i na Instagramie. Jeżeli chodzi o opinie o autorskim cateringu dietetycznym Kolorowy Pieprz, są bardzo dobre. Zarówno na Facebooku mają same pozytywne opinie, jak i na Dieti.pl. Średnia na Dieti.pl jest bardzo wysoka, bo ma 4,91 i jest to jedna z wyższych ocen w ogóle w całym portalu na chwilę obecną. Zobaczymy dzisiaj, czy rzeczywiście... opinie są prawdziwe. Tak, czy to będzie tak dobre, jak wszyscy piszą, że jest dobre. Wygląda na pewno bardzo dobrze, a zobaczymy, jak będzie smakować. Tak, zapomnieliśmy jeszcze na wstępie dodać, że dają takie gratisiki, jakoś opaska i długopis. Jeżeli chodzi o diety, to wzięliśmy, ja wziąłem właśnie dietę autorską Active 2300, a Marysia? Wege plus fish 1800 kcal. I tak, na śniadanie u mnie jest migdałowo-kawowe monte z kaszy mannej. No źle odmienili, mam. No właśnie, no tak, chyba ale masz to samo? To, masz tak, to samo. Mamy to samo. I wygląda to fajnie, jak taki deser. Ja lubię śniadanie na słodko. Tak, taki ładny. Ja lubię śniadanie na słodko, więc naprawdę elegancko. Jest wartość odżywcza, czyli ile kalorii. Tak, i makroskładniki. Makroskładniki. I podawać na ciepło, na zimno. Dokładnie, więc bardzo fajnie. Znaczy, to można nawet podawać. Tak. Tak, dużo migdałów na wierzchu, więc w ogóle klasa.
Dobra. Drugie śniadanie. Ile masz kalorii u siebie? 540 prawie. Ja mam 404. Okej. Okay. Tylko różnicy. Na drugie śniadanie. Co? To czy chłodnik? Chłodnik. Chłodnik z botwinką, ze szczypiorkiem, rzodkiewką i jajkiem. Tutaj fajnie, bo oni od razu w nazwach potrawy podają dużo składników, czyli od razu mniej więcej wiemy, czego się spodziewać po tym daniu. Co tu będzie w środku? A nie, chłodnik, właśnie. A u mnie, co dziwne, inne, drugie śniadanie, bułeczka pełnoziarnista z awokado i warzywami. To samo, wszystkie wartości odżywcze podane i kalorie. Fajnie. Dobra. Dobra, obiad. Obiad jest podobny, prawie podobny. No tak, mamy gulasz, ja mam z tofu, ty masz z indykiem. No tak. Z marchewką, suszonym pomidorem, z podane szpirę z niepalonej kaszy gryczanej i surówką. U mnie niestety nie ma surówki, tylko jakieś ogóreczki. Tak, a u mnie jest surówka z ogórkiem. Może dobra. A jest naprawdę, ile masz kalorii? Znowu 600. U mnie prawie tyle samo, podobnie, 589 kalorii. Podwieczorek mamy to samo? Podwieczorek mamy to samo, tak. Kotele u mnie 400 kalorii. 292. Elegancko, różne buteleczki w różnym rodzaju. Tak, i to jest proteinowe power smoothie, bananowo, brzoskwiniowe, z orzechową nutą i chia. Właśnie mam prawie wszystkie składniki. Klasa. I na kolację, znowu bardzo dobre. Na kolację, tak, kolacja wygląda fajnie. Faszerowana papryka po meksykańsku z sosem bazyliowym. 309 kilokalorii. Tyle samo, nie? Co by było dziwne, bo mam dwie wielkie papryki. Tak, i to też wygląda inaczej, więc tu musi być jakaś pomyłka. Skonsultujemy, gdzieś to pokaż, będzie. A pokaż, wartości odżywcze, w sensie, czy gramki się zgadzają? Tu 16,60. Węglowodany 21. Coś się w etykietach pewnie zadziało. Zobaczymy. Ale porcje są, jest różnica w porcjach. Wszystko tak wygląda turbo fajnie. Tak, bardzo świeżo, kolorowo jest. Etykiety są fajne, naprawdę są etykiety fajne, w sensie kolorki. Tak, są bardzo estetyczne, wszystko jest wyrównane, wszystko widać, bo jak już mieliśmy do czynienia z różnymi, to czasami ucinało, było strasznie tak naćkane małymi literkami. Ale nie dało się przeczytać. Nie dało się przeczytać, to wszystko widać. Jedyne, do czego tutaj można się jakkolwiek przyczepić, to do folii, które się ciężko zrywają. Poza tym jedzenie jest rewelacyjne, naprawdę. Każde danie było restauracyjnej w zasadzie jakości. Porcje były duże, to wszystko było doprawione, smakowało, albo że naprawdę jak ulubiony domowy gulasz mamy, albo naprawdę jakieś super papryki nagrywane z sosem. Generalnie rzadko się zdarza, żebyśmy mówili w samych superlatywach o jedzeniu cateringu, a tu naprawdę na podejrzę ile, z 8 różnych potraw. Nie można było się do żadnej nie było żadnej słabej, nawet nie tyle słabej, co odrobinę słabszej. Migdałowe, kawowe, monte z kaszy mannej. Klasa. Naprawdę... Dobre. Idealne. Chłodnik z butwinką? Super. Super naprawdę opcja, wszystko wyważone, doprawione. U mnie była bułka pełnoziarnista z awokado i sosem też. No, dobre, po prostu dobre. Nie można się było przyczepić. Na obiad miałem tak dużą porcję, że... Tak, porcje obiadowe były bardzo duże. Ja u siebie też miałam bardzo dużo. Że prawie się nie zmieściło na talerzu, w dużym talerzu. Tak, tu właśnie ten gulasz na kawał, jak mam inne, mimo że był z tofu. Było dużo marchewki, dużo suszonych pomidorów, tu wszystkiego było dużo. Było bardzo, bardzo, bardzo dobre. Proteinowe power smoothie na słodko. Bananowo, brzoskwiniowo, do. Tak, i kolacja papryka. Papryka, tak. Z sosem się, to było, że śmietankowo z czosnkowy był i też na pewno. Jakiś bazyliowy, pewnie jakaś mieszanka ziołowa. Był dobry. Bardzo. Papryka nie była sucha, wszystko było. Tak, no, wszystko naprawdę... było bardzo dobrze upieczone, doprawione, trochę pikantne, nie suche. Tylko, mega dobre. Tak, mają wysoką opinię 4,99. Tak, 4,99. I zdecydowanie tak. Tak, nawet bym nie. Nawet ja 5. Nie mam uwag najmniejszych. Tak, naprawdę. I etykiety, i wszystko, i... Okay, nawet no. Się tak zastanawialiśmy, jedząc to wszystko i mając na uwadze tą cenę wyższą tego cateringu, te 72-75 zł, czyli około 20 zł drożej na dzień względem takich standardowych cen cateringowych,
zadawaliśmy sobie pytanie, czy mając takie jedzenie, gdzie wiemy, że to będzie dobre, warto jest do tego dopłacić te 20 zł na dzień. Zależy od podstawy. Dobra, no, może Zależy na cały miesiąc, zależy od portfela. Ale co drugi dzień na zasadzie. Tak, jeśli chcecie spróbować dobrego cateringu, zobaczyć co to znaczy dobry catering i jak dobry może być, jak najbardziej powinniście spróbować kolorowego pieprzu. Tak, i to z czystym zupełnie sumieniem. I tutaj trzeba tylko podkreślić, że kiedy było nagranie zrobione, żeby za 2 lata nie wysyłać ciągle tego tak, samego. Tak, nagrywamy 1 sierpnia. Dokładnie, więc żeby sprawdzić, czy... No, ciekawe, czy utrzymają ten poziom, bo to jest tak, ale naprawdę jest klasa. To jest. Więc z czystym sumieniem polecamy.